Witam Was, moi drodzy uczniowie, na kolejnej lekcji wychowania fizycznego. Tym razem spotykamy się w ten sposób, że otworzycie sobie właśnie ten filmik, na którym zaprezentuję Wam ćwiczenia i wytłumaczę, jak je wykonać. Ostatnio na spotkaniu na żywo mówiłem Wam też o tym, żebyście pamiętali o tym, żeby po każdej lekcji wykonywać jakieś ćwiczenia. Dzisiaj też takie ćwiczenia Wam pokażę. Zresztą będą one też częścią naszej lekcji. Wiem, że nie będą to lekcje tak fajne i atrakcyjne jak w szkole, kiedy możemy grać, rywalizować i wykonywać Wasze ulubione, trenować Wasze ulubione dyscypliny sportu. Ale pamiętajcie, proszę, też o tym mówiłem na lekcjach na żywo, że ten ruch, szczególnie w tym czasie, jest bardzo ważny, bo siedzenie przy komputerze nie jest dla Was zdrowe, ale musicie to robić, żeby się uczyć. I żeby to wszystko wyrównać, musicie dużo się ruszać. Po każdej lekcji wykonujemy trzy ćwiczenia, o których mówiłem i dzisiaj też je sobie wykorzystamy. Oraz dodatkowo ćwiczycie ze mną trzy razy, a niektórzy jeszcze na innych zajęciach z innymi nauczycielami. Ruszajcie się jak najwięcej, po każdej lekcji musicie wstać z tego krzesła i się troszeczkę też poruszać. Pamiętajcie też, że dopóki nie jest to ograniczone, korzystajcie ze świeżego powietrza, bo to świeże powietrze i ruch na świeżym powietrzu najlepiej wpływa na to Wasze zdrowie. Filmiki, jak już też mówiłem, właśnie będą miały tą zaletę, że będziecie mogli sobie je wykonać na przykład na świeżym powietrzu. Nie musicie tego robić w domu, w dusznym pokoju, przed komputerem, tylko możecie sobie wziąć taki filmik na telefonie sami, albo z rodzicami, albo z rodzeństwem, włączyć go na świeżym powietrzu i wykonać te same ćwiczenia na świeżym powietrzu. I zaletą tego filmiku też jest to, że możecie go sobie powtarzać. I tak jak też mówiłem na lekcjach na żywo, możecie sobie te zajęcia powtórzyć wiele razy. Nie musicie tylko raz tego robić, tylko możecie nawet codziennie, jeśli Wam się to spodoba. I czym więcej będziecie tego robić, tym lepiej dla Was. Jak zawsze zaczniemy od rozgrzewki. Tak jak na większości naszych lekcji, zaczniemy się rozgrzewać od górnej części ciała. Zrobimy sobie całą rozgrzewkę. Potem pokażę Wam 5 ćwiczeń, które będziecie musieli wykonać w tak zwanym obwodzie. Czyli wykonamy sobie najpierw razem te 5 ćwiczeń, potem będzie chwila przerwy. Drugi raz trzeba będzie zrobić te 5 ćwiczeń i to będzie dopiero zakończona lekcja. A jeśli ktoś będzie miał jeszcze energię, siły i ochotę, to będzie mógł sobie jeszcze po przerwie trzeci raz te ćwiczenia wykonać. Dobra, dużo gadam, a trzeba się ruszać. Zaczynam od rozgrzewki i róbcie tą rozgrzewkę razem ze mną. Jeśli tempo będzie zbyt szybkie, nie będziecie z czymś nadążać, to możecie sobie zatrzymać ten filmik, to jest też właśnie jego zaleta, zrobić dane ćwiczenie i włączyć filmik ponownie. W czasie lekcji na żywo nie da się tak zrobić, ale dzięki temu, że będziecie mieli filmiki, to jest to możliwe. Jak widzicie, jestem w szkole, na naszej szkolnej siłowni, ale będę starał się te ćwiczenia robić na takiej powierzchni, żebyście Wy też mogli u siebie w domach je wykonać. Ok? Dobra, zaczynamy od rozgrzewki. Ręce na biodra i wykonujemy takie ruchy boczne biodrami. Około 10 razy. Pewnie już było z 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teraz do przodu i do tyłu. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i krążymy sobie biodrami w jedną stronę. 1, 2, 3, 4, 5 i w drugą stronę 5 razy. 1, 2, 3, 4, 5 i głowa do tyłu i do przodu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i na boki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i skłony głową. 1, 2, 3, na boki, 4, 5, 6, 8, 9, 10 i 3 razy kółeczko. 1, 2, 3 i w drugą stronę. 1, 2 i 3. Świetnie. I rozgrzejemy teraz trochę nadgarstki, splatamy palce, krążymy sobie nadgarstkami. Wypychamy do przodu, w górę, w dół i przechodzimy do krążenia ramionami. Wielkie koła. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 i do tyłu 10 razy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i wykonujemy skręt dłonia. 1, 2, 3. Nogi są mocno przyklejone do podłogi. I skręcam się jak najmocniej, raz na jedną stronę, raz na drugą. Już pewnie 10 było. I teraz skłony. Słuchajcie, troszkę się oddalę, żeby było widać moje nogi. Skłony zrobimy sobie w ten sposób. Nogi troszkę szerzej. Wyciągamy się mocno w górę, troszkę się odginamy i wykonujemy skłon. Najlepiej jak się uda palcami dotknąć podłogi przy prostych kolanach. I dwa, i trzy, i cztery, i pięć. Dobra, pięć razy wystarczy, bo jeszcze sobie będziemy skłony robić w czasie naszego wywodu. Teraz kolana do środka. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć i w drugą stronę. 1, 2, 3, 4, 5 i zrobimy sobie kilka przysiadów. Też 5, bo dzisiaj też będziemy jeszcze je robić. 1. Pamiętajmy przy przysiadach, że staramy się mieć proste plecy. Zobaczcie, no jak najniżej zejść pupą. 2, tyle ile się da. 3, 4, 5. Super. Jeszcze sobie zrobimy odrzuty ramion. 1. 2, czyli odrzucamy luźne ręce do tyłu, 4, 5 i odrzuty w górę i w dół, 1, 2, 3, 4, 5, ok, a teraz sobie zrobimy 5 pajacyków. Pajacyki robiliśmy już wiele razy na lekcjach, muszę zrobić rozkrok, ręce spotykają się nad głową, zeskok i ręce wracają do nóg, 1, 2, 3, 4, 5, świetnie. Słuchajcie, jeśli chodzi o rozgrzewkę, to myślę, że na dzisiaj to wystarczą nam te ćwiczenia. I teraz przejdziemy sobie do tej właściwej części zadania ruchowego na dzisiaj. Będzie 5 ćwiczeń i będą różne powtórzenia w każdym poszczególnym ćwiczeniu. Pierwsze 3 ćwiczenia to są ćwiczenia, które zaleciłem Wam, żebyście robili po każdej lekcji. Mam nadzieję, że to robicie i że uda się wytrwać z tymi ćwiczeniami. Staramy się te ćwiczenia robić bez przerw i dopiero jak skończymy wszystkie 5 ćwiczeń, dopiero wtedy robimy sobie przerwę, ok? Ja zrobię z Wami jeden raz te wszystkie ćwiczenia, potem Wy sobie zatrzymacie filmik, zrobicie drugi raz i na koniec zrobimy sobie krótkie rozciąganie. Te ćwiczenia, które będziemy dzisiaj wykonywać, to są pajacyki, które już robiliśmy, skłony, które też robiliśmy, przysiady, które robiliśmy. To są 3 ćwiczenia, które po każdej lekcji musicie wykonać. Do tego jeszcze sobie zrobimy ćwiczenie na równowagę. Będziemy stać sobie na jednej nodze oraz ćwiczenie na mięśnie brzucha. Właściwie niczego nie musicie przygotowywać. Do ostatniego ćwiczenia tylko będzie potrzebny jakiś tam kawałek dywanu, chociaż w domu to możecie się na podłodze też położyć. To słuchajcie, zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie. Wykonujemy sobie 10 pajacyków i zaczynamy. Róbcie razem ze mną, a jak ktoś nie będzie nadążał, to może sobie zrobić stop i zrobić w swoim tempie. Zaczynamy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I teraz skłon. Szeroko nogi, tak jak na rozgrzewce robiliśmy w górę i robimy 10 razy. 1, góra, odginamy się. 2, powolutku, hop, to nie jest męczące. 3, ciach, 4, hop, 5, hop, 6, do góry, 7, hop, 8, do góry, 9, góra i 10, góra. Super. I dalej przysiady, które też dzisiaj już były w czasie rozgrzewki, ale teraz robimy 10. 1, na sam dół, 2, góra, 3, góra, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I mamy już 4 ćwiczenia. Teraz znów ćwiczenie trochę lżejsze. Ćwiczymy sobie równowagę. 4 razy na każdą nogę. Próbujemy zrobić tak. Staję sobie na jednej nodze. Druga noga wędruje do tyłu, a ja staram się pochylić do przodu. Tyle, ile się uda. Tyle, ile się uda. Zobaczcie, ta noga idzie do góry, a moje ciało idzie
w dół, jeden, odwracam, znów utrzymuję równowagę, dwa, wracam, jeśli Wam się nie uda tak wysoko, to róbcie tyle, ile możecie, trzy, i cztery, super, i zmieniamy nogę, teraz druga noga. Jeden. Pewnie na jednej będzie łatwiej niż na drugiej. Mnie jest łatwiej na lewej. Nodze. Dwa. Trzy. I cztery. Słuchajcie, jeśli przy tym ćwiczeniu ktoś będzie miał problem i uda mu się tylko tak zrobić, to nie zaliczamy tego jako jedno powtórzenie. To powtórzenie musi chwilę trwać, tak? Żeby nie było zbyt łatwo. Dobra, i ostatnie, piąte ćwiczenie. Ja sobie wezmę matę z siłowni. Mam nadzieję, że nie będzie dobrze widać. To powinniście też znać. Leżę sobie, ręce kładę po bokach, nogi mam wyprostowane, przyciągam teraz nogi do brzucha. To jeszcze nie jest do koniec ćwiczenia. Teraz muszę jeszcze unieść moje biodra i kolanami starać się dociągnąć jak najwyżej. Hop, wysoko kolanami dociągam, prostuję nogi. Jeden, hop, dwa, ręce po bokach. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9 i 9. Świetnie. Mamy 5 ćwiczeń zrobionych. Teraz włączacie sobie stop i robicie 3 minutki przerwy. Po tej przerwie powtarzacie wszystkie ćwiczenia jeszcze raz. Jeśli ktoś będzie miał siły, to robi wszystkie trzeci raz. I jak skończy ten drugi lub trzeci raz, to zaczynamy sobie robić ćwiczenia na rozciąganie. Słuchajcie, na stojąco rozciągniemy sobie trochę nogi. Nogi trzymamy razem. Zjeżdżamy sobie po prostych nogach w dół. I jak już będziecie czuli, że mocno ciągnie, albo że kolana się zginają, to liczymy sobie do 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I powolutku do góry. Powinniście czuć, że się rozciąga tył nogi. Teraz rozciągniemy przód nogi, chwytamy się czegoś, przyciągamy piętę do pośladka i znów chwilkę sobie czekamy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I to samo druga noga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK. Rozluźniamy. I jedno ćwiczenie rozciągające na górną część ciała. Chwytamy sobie jedną ręką jakiegoś przedmiotu. Może to być szafka, co tam macie. Druga ręka wędruje górą nad głową. Chwytamy za coś i wypychamy bioderka w bok. I chwilkę sobie czekamy. 3, 4, do 10, 5. 6, musicie czuć, że Was tutaj ciągnie wszystko. 7, 8, 9, 10. I to samo w drugą stronę. Czyli się odwracamy w drugą stronę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Świetnie. Słuchajcie, mam nadzieję, że daliście radę. Możecie sobie ten sam zestaw ćwiczeń zrobić też w te dni, w które nie ma lekcji wychowania fizycznego i mam nadzieję, że komuś się to uda. Życzę Wam powodzenia i zobaczymy się na kolejnej lekcji żywo.